Proszę Państwa, kolejny odcinek Ludzie Pasji Miasto, realizowany dla Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie. Dziś zapraszam Państwa bardzo serdecznie do krainy muzyki, a można powiedzieć, że też przede wszystkim do krainy rytmiki, bo dziś w programie człowiek, który gra na perkusji i którego znalazłem na jednym z portali społecznościowych. Z prawdziwą przyjemnością gościem Państwa i moim Paweł Dudek. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Witam. Widzę Państwa. Tama, Senor, Państwo, to blachy są na pewno, nie? Tak, tak. Powiedz mi, zanim zaczniemy w ogóle, bo pretekstem są bębny, no co tu dużo mówić, tak. Naszej rozmowy, to częstochowianin? Tak, z krwi i kości. Tak, a mamy jakąś taką wiedzę związaną z tym, co tam dziadek na przykład robił, czym się zajmował i tak dalej? Od strony ojca, dziadkowie ojca przybyli z krakowskiego. Aha. Tylko nie wiem, czy przed pierwszą, czy przed drugą wojną światową. Tego nie wiem. Mieli posiadłość dużą, taką dość dużą na Zaciszu. No i mój dziadek pracował jako parobek w tym dworze. A z racji tego, że tam były trzy córki, a najmłodszą córką była moja babcia. I mój dziadek ożenił się babcią z tego dworu, a pracował jako parobek tam. Czyli był mezalians. Tak, tak, tak. No i później... No ale szczęśliwie przeżyli? Szczęśliwie przeżyli, nie żyją. Wiadomo, urodził się ojciec, no i później ja się urodziłem tam na Zaciszu, na Artyleryjskiej. No ale a od to strony jest... mamy, to dziadek był z Rocha. W pierwszej policji po wojnie. Aha, czyli granatowy. Tak. Mundurowiec. Później był z Dunem. Była taka spółdzielnia Kafel w Częstochowie. Aha. On tam pracował, a oprócz tego naprawiał akordeony. Kleił te głosy. Tam ja jak byłem mały, chodziłem tam, bo oni mieszkali na Starym Rynku. Zawsze na szafie tam tych akordeonów było. Bo ale naprawiał czy też grał? Raczej tak próbował grać. Ale czy to jest tak, że jednak ta muzyka w domu była, że ty... Mój ojciec grał od lat 60. przez prawie 50 lat. Ale na bębnach na też? Na bębnach. Mój brat gra na bębnach, mojego brata syn gra na bębnach, mój syn co gra na co ty bębnach. Nie powiesz, tak? No. Czyli ten instrument tak na moc, z tradycjami można powiedzieć. No, ojciec mój to chodził do metalówki. Na Garcarskiej była wtedy metalówka. I grał na kontrabasie. A oprócz tego grał na akordeonie. Był tam perkusista, Majchrowski się nazywał, ze Słowian. Ale on był starszy o rok chyba od mojego ojca. I ojciec mój ciągle czekał, aż ten wyjdzie z tej szkoły i on zastąpi tego Majchrowskiego. On przychodził do nas do domu. No i tak się stało. No i od lat 60. ojciec mój po weselach głównie grał. No głównie, tak, wiadomo. To wiadomo. No i prawie 50 lat przegrał na tych bębnach. Teraz już nie gra, bo wiadomo, z racji wieku, nie? Ale... No ale to piękna historia. No, to wiesz, brat grał, brata syn, mój syn. No ale powiedz mi, no bo to w takim razie to miałeś trochę łatwiej, no bo jak tata grał, no to, ale czy na przykład to też było gdzieś tam, że jednak szkoła muzyczna czy coś? Nie, nie, nie. Ja w 79 roku ojciec zaprowadził mnie do ogniska muzycznego na Jasnogórską. Tam był kolega mojego taty, nazywał się świętej pamięci Ryszard Strojec. Kojarzę, znam. I Ryszard Strojec to był mój profesor. I ja na tym akordeonie się uczyłem grać. Ale jakoś mi nie było po drodze z tym akordeonem. I w końcu rzuciłem ten akordeon. No i tak ojciec mi parę razy pokazał na tej perkusji.
i zacząłem grać na perkusji. To początek lat 80. był. Powiedz mi, to jest tak, że no wiadomo, w tamtych czasach, no to jakby nie patrzeć, to zarobkowo, no bo no. Wesela. Natomiast ty brałeś udział, czy miałeś jakieś przygody takie, że grałeś z jakimiś zespołami, czy z jakimiś muzykami, składami, takim nie, no nazwijmy to nieweselne historie. Tak, co to było? Taki zespół, założyliśmy, to był zespół RSC, to był chyba 83 rok, czy czwarty, już nie pamiętam. Później był zespół Demon, zespół Hellfire. Proszę. A oprócz tego, żeśmy grali w MDK-u na Płaskiego, prowadził nas pan świętej pamięci Jerzy Bożyk, gdzie on nas tam wystawiał, jak to wtedy było, te czasy takie były, na 22 lipca, na 1 czerwca, tam no, na Cepeli, na promenadzie, w amfiteatrze, pamiętam te zespoły, tak, Moc Różańcowa, Kazachstan, tak, takie te zespoły. No, Kazachstan, tak, reggae grali. No. Gdzie się Nowicki, to ja pamiętam też doskonale, ale powiedz mi tak, no bo ja rozumiem, że ta perkusja to jest pewnego rodzaju pasja, tak. Coś takiego dodatkowego, natomiast co na co dzień robi Paweł Dudek, czym się zajmujesz, z czego ma chleb? Dłuższy czas pracowałem w Poląteksie dawna CEBA, to jest włókiennictwo. W zeszłym roku się zwolniłem stamtąd i teraz odpoczywam. Ale mam już tam na oku, że muszę podjąć jakąś pracę. Czyli teraz chwila. Teraz nie pracuję. Nie. Grywasz dużo? No grywamy cały czas. Cały czas się odbywają próby. Odwołaliśmy kilka koncertów, bo zbieraliśmy nowy skład. A ta formacja teraz jak się nazywa? Feeling. Zespół Feeling. Tak, bo odszedł od nas Tyci. Ale po jakichś kilku miesiącach z powrotem wrócił, stworzyliśmy nowy skład. W sumie Tyci był współzałożycielem tego zespołu razem ze mną. I z Jogim, z Ryśkiem Krawczykiem. Dokoptowaliśmy wokalistkę nową, nowego gitarzystę. Robimy nowy projekt i myślę, że już niebawem... Ja bym bardzo chętnie zaprosił. Niebawem już ruszymy z powrotem. Odwołaliśmy kilka grań, no bo nie mogliśmy. Wiadomo. No dobrze. Bębny jakie masz? Bębny mam premiera XPK i Yamaha. Aha. Ja pamiętam, wiesz, ja pamiętam swoje dzieciństwo, czy tam młodość, jak Szpaderski, dobrze mówię? Tak, Szpaderski. Tak, to była jedyny bębny, jaki można było... Tam się wszyscy perkusiści zjeżdżali z całej Polski. Tak? Tak, tak mi ojciec opowiadał. Ojciec mój jeździł tam w latach 70., gdzie tam z trubadurów perkusista, nawet Andrzej Dąbrowski tam przyjeżdżał. Przecież... Tak? Tak, no. Znaczy dobrze, że ten rynek się otworzył, bo teraz tego sprzętu jest co niemiara. Tylko też, no nie ukrywajmy, że bębny to jest kupę kasy, nie? No zależy jak. No ale wiesz, no same blachy ile kosztują, no, dobre, no. Nie? To nie ma co, no naciągi, no tak, bo to przecież... To jest, jest to wydatek. I co jest najgorsze, że kończy się granie, wszyscy idą na piwo, a ja muszę składać to. Musisz... I nosić. Ale nie, koledzy pomagają. Mi nosić. Tak. Składać nie, ale nosić tak. Pawle, jeżeli miałbyś powiedzieć, kto jakoś tak muzycznie cię ukształtował, albo kto jest takim, no nie wiem, czy muzyk, czy zespół ważny, to kto to by był? Czy jaki to byłby zespół? Czego? Wiesz, o co mi chodzi? Tak, tak. Kiedy byłem takim młodym chłopakiem, ja wzór brałem z ojca. Jak oglądałem. Ja przecież na każdej próbie praktycznie zespołu jego byłem, bo to było tak, że on mnie musiał zabrać, bo jak mnie nie zabrał, to był płacz, lament i tak dalej. Nieraz mnie nie zabierał z różnych powodów. Tak. Ale raczej mnie zabierał i ja to podglądałem jego i to po prostu. To tak przeszło z genami. No ale nie wiem, jeżeli byśmy gatunki muzyczne, no to... Piotrowski. Jerzy Piotrowski. I to jest... Tak.
No, to jeden z lepszych bębniarzy. Polska. Natomiast jeżeli chodzi o taką muzykę, to ona, no bo wiadomo, grasz, nie? No i to są przeróżnego rodzaju utwory, no bo wiadomo, impreza czy weselna, czy jakaś wymaga tego, ale tak na co dzień, to czego lubisz słuchać? Bluesa. Bluesa jednak. Może i Santanę, takie gatunki, tak, coś rozumiem. Latino, o, coś tym, takiego. Tak, ale blues też, nalepa. Mhm. To jest tak, Breakout. Że no, o, to jest tak, że poza próbami też siadasz i bębnisz, czy raczej? Cały czas. Tak? Ale to jest tak, że dzień w dzień? Nie. Nie. No wczoraj na przykład byłem, no, jutro mamy próbę, no może dzisiaj się uda pojechać po południu. Mhm. Nie, no codziennie. Bo rozumiem, bębny w próbowni, nie w wiadomo. W próbowni, no wiadomo. No, wiadomo, hałas. Okej, okay, dobra. Gotujesz? Gotuję. A co najlepiej ci wychodzi, albo co najlepiej lubisz robić w kuchni? Sos. Sosy? Tak, sosy robię. Mhm. No. Ale no, na bazie, no oczywiście, no nie, mięsne. Tak, mięsne sosy, mięsne. A jeżeli bym cię zaprosił na obiad, to co powinno być na talerzu, żebyś powiedział, o cholera, raczej, ale Kowalski mnie ugościł. Raczej polska kuchnia. Tradycyjna, czyli schabowy, rolada. Bigos, mogą być nawet ozorki w sosie chrzanowym. A to ja nie przepadam. A ja bardzo lubię. Ja w galarycie to tak, ale... W galarycie też, pod ale... każdą postacią. Aha. Dobrze, jeżeli chodzi o film, to czy był jakiś film, który oglądałeś i który zapadł ci w pamięć? Jako taki... film nie mam no. Tak, żebym wytypował, ale bardzo lubię polskie komedie. Czyli Bareja, Alternatywy, te wszystkie absurdy PRL-u. Tak. No to tak, no bo jest z czego się pośmiać. Jest czas na czytanie książek? Powiem szczerze, teraz nie. Ale kiedyś dużo czytałem. Lubiłem biografię, a szczególnie polityków. O! No, żeby się dowiedzieć, co w trawie piszcie. Tej starej dekady. No. Biograficzne książki. Czytałem dość dużo. Teraz raczej nie czytam. Nie czytasz? Nie. Książki były, film był, muzyka była, kuchnia była. No to może trochę jeszcze o tym muzykowaniu, o tym zespole. Kto tam w tym zespole? Przedstaw, pamiętasz? W tym filmingu? No. Pewno, że pamiętam. Paweł Dudek, bębny. Rysiek. Krawczyk, Rysiu, Jogi, gitara solowa. Gitara solowa. Tomasz Loch, gitara prowadząca. Mm-hmm. Andrzej Michalik, tyci. Jego Andrzej to Michalik był bas, u mnie. Był u mnie. I mamy teraz nowy nabytek. Wokalistkę. Bardzo nam się podoba. Jej śpiew i ogólnie. Anna As. Anna As też. Tak. Wiesz, dlaczego pytam? Ja wiem. Bo ja cały czas szukam rozmówców i poza Andrzejem Michalikiem nikt z tej ekipy u mnie jeszcze nie był. No i prosiłbym cię, żebyś ich namówił, żeby mnie odwiedzili tutaj i ze mną chwilę pogadali. Proszę Państwa, bo ja cały czas szukam rozmówców, więc jak oglądacie Państwo ten program, a znacie kogoś, kto ma pasję i kto chciałby się nią podzielić, to bardzo serdecznie zapraszam. Łatwo mnie znaleźć, Wojciech Kowalski, czy do MDK-u zadzwonić, czy na Facebooku, to zapraszam bardzo. Dobrze, Pawle, to jest takie pytanie, które paść musi zawsze. Jaki jest twój stosunek do Częstochowy? Jak ty postrzegasz to miasto? Nie wiem, czy mam odpowiedzieć, czy dobrze, czy źle, raczej dobrze. Raczej dobrze. Tak, oczywiście. Dobrze. Czyli nie mam. No. Graliśmy parę koncertów takich, gdzie nam się nawet układało z miastem i tak dalej. Aha. Nie mam żadnych zastrzeżeń. Okej. Są jeszcze jakieś inne pasje poza bębnieniem? Nie wiem, czy to się mówi bębnienie, poza graniem na perkusji. Masz jeszcze jakieś takie. W tej chwili nie. Nie. Grzyby, ryby nie. Nie, na działkę jeżdżę. Jesteś działkowcem? Tak, nawet jestem po kursach działkowców. Co ty? Tak, ale ja tam raczej
Tam bardziej syn ten młodszy z żoną. Ale co, trawnik, czy raczej rzodkiewka? Nie, nic takiego. Trawnik. Trawnik, czyli żeby posiedzieć na dwa. Aha, i żona kwiaty. Ująłeś mnie bardzo tymi perkusistami w rodzinie, że kurde, wszyscy grają. Ale to wszyscy na twoich bym nagrają? Nie. Każdemu mamy swoje. Chyba z 10 kompletów. Co ty nie powiesz? A jakbyśmy tak... Syn chyba mój ma 5. Kompletów perkusji? Tak. Ale to jest tak, że to bo ja jestem, przyznam się, że nie wiem, no, że są te bębny mniejsze, większe i tak dalej. No różne. Jest różnica? Tak. Ja byś mógł trochę o bębnach poopowiadać. Różne rozmiary, co daje różny poziom dźwięku? Głębokość kotłów i tak dalej, i naciągi. W zależności jak sobie perkusista... Co oczekuje od bębnów? Co oczekuje? Różnie stroją. Bo bębny się stroi. Jak najbardziej. Tak, żeby to normalnie, tak jak gitarę, to się stroi bębny. Proszę. No może nie tak jak gitarę, no, ale... No żeby to poszczególne kotły miały... Odpowiedni dźwięk. Ale to jest już tylko indywidualna sprawa każdego perkusisty. Jak on sobie to wystroi? To jest tak, że ojciec pilnował i mówił graj, czy nie było takiej potrzeby? Tak było. Pilnował? Tak. Pilnował. Czyli co, siadał, pokazywał ci i ty po prostu... Nie, parę razy mi tylko pokazał i już więcej nic mi nie pokazywał. I mam grać. No tak było. Okej. Dobrze, czego zatem życzyć tobie już tak na koniec? Czego? Zdrowia. Zdrowia, nie? To jest najważniejsze. Jak jest zdrowie, to wszystko to ja przyjdzie samo. To ja życzę zdrowia, udanych sosów i fajnych koncertów. No co tu bardzo dziękuję. Mówić. Bardzo dziękuję. Zespół... Feeling. W imieniu swoim i zespołu Feeling bardzo dziękuję. Ja zapraszam pozostałych członków zespołu Feeling do mnie na rozmowę. Proszę Państwa, gościem moim i Państwa perkusista zespołu Feeling, Paweł Dudek. No to co ja mogę powiedzieć? Pierwszy raz spotykam gościa, który po prostu jest to po prostu rodzina specjalizująca się w produkcji perkusistów w Częstochowie. Się okazuje, że i tata grał, i syn gra, i brat, i tak dalej. Także jak usłyszycie nazwisko Dudek, no to bardzo możliwe, że to będzie bębniarz jakiś. Miłośnik kuchni polskiej, plusa nalepy. No i ogólnie rzecz biorąc bardzo fajny gość, bardzo dziękuję za bardzo rozmowę. Mi było miło. I tu dziękuję. Trzymajcie się, ludziska, pozdrawiamy was. Pozdrawiamy. Pa.